Podróż samochodowa po USA była dla mnie przełomem. Okazało się, że Ameryka wcale nie jest tak daleko. Miesiąc podróżny minął błyskawicznie. Był intensywny, pełen nowych doznań, drastycznych zmian klimatu, temperatury, wysokości i krajobrazu. Zaczęliśmy od San Francisco. Zobaczyliśmy most Golden Gate. Wykąpałem się w Pacyfiku. Obserwowaliśmy słonie morskie. Zawitaliśmy do Doliny Yosemite. Weszliśmy na Half Dome. Half Dome zdobyty? Kolejnym przystankiem były ogromne sekwoje. Nie one okazały się jednak hitem. Hitem był czarny niedźwiedź. Mój pierwszy wypatrzony. Później zeszliśmy na dno Wielkiego Kanionu. Pierwsze metry zejścia w dół. Chcieliśmy go zobaczyć również od północnej strony. Zatrzymała nas jednak zamieć śnieżna. Nie szkodzi. Zrekompensował nam to wschód słońca nad Horseshoe Bend. Planowaliśmy wejść na Mount Whitney. To jest 4,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Na początku było super. Dalej szło nam również nieźle. Wschód słońca na 2900. Byliśmy coraz bliżej szczytu. Dawaj, dawaj. Ale doszliśmy na wysokość 4200. Warunki się mocno popsuły. Nie szkodzi. Wygrzaliśmy się na obszarze najgłębszej depresji Ameryki Północnej.